Ostatni czwartek czerwca, jednocześnie dla wielu to przecież już początek wakacji. Stąd i dla nas, jak i dla Państwa, będziemy mieli, mam nadzieję, bardzo ciekawy wakacyjny cykl. 10 odcinków o 10 topowych miejscach Opola. Będziemy je Państwu prezentować, zabierzemy Państwa w te miejsca i mam nadzieję, że przeżyją Państwo z nami wspaniałe wakacyjne przygody i zachęci to Państwa do tego, by te miejsca odwiedzić. Kiedy jesteśmy na wieży ratuszowej, to trudno od razu nie spojrzeć na tę drugą wieżę, jakże przepiękną, jakże prastarą, a jednocześnie mającą przepiękne historie. I to ona będzie bohaterką pierwszego wakacyjnego odcinka. Była, jest i będzie symbolem nie tylko festiwalowego Opola, ale historii miasta, tradycji i kultury. Jesteśmy niezmiernie ciekawi, co znajdziemy w jej wnętrzu. Witam i zapraszam. No to czeka nas nie lada przygoda w wieży wysokiej na metrów? Niecałe 50. Niecałe 50 do samego szczytu. Eryk Latała, przewodnik turystyczny, pracownik tutaj będący strażnikiem tej wieży, co Państwo widzą po stroju, a także oczywiście pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będzie prowadził nas przez ile schodów, panie Eryku? Mamy do góry 163 schody. No to nasza wycieczka będzie zatem błyskawiczna. Setka schodów już poza nami. Zbliżamy się do finału, przynajmniej jeśli chodzi o wchodzenie na szczyt Piastowskiej wieży. Te podróże, mam nadzieję, będą dla Państwa, jak i dla nas szczególne, dlatego że w każdym z tych miejsc wakacyjnych, do których się udamy, będziemy starać się znaleźć szczegół. Szczegół, który jest charakterystyczny, a być może nawet nie pokazywany tak bardzo często, czy przez przewodników, czy przez strażnika wieży. Młodzież powiedziałaby, być może, panie Eryku, graffiti, ktoś powiedziałby, chyba czegoś nie zamalowali. Niezwykle charakterystyczne miejsce, tak jak i data, którą tutaj dokładnie widać. Kto i co to jest? Kto jest autorem tego dzieła, a co to jest? Tak, dokładnie, to jest taka ciekawostka. Wieża była w minionych stuleciach wielokrotnie remontowana. Tutaj mamy przykład jednego z remontów w roku 1872 roku, kiedy to grupa właśnie robotników zostawiła ślad po sobie. Mistrz murarski o imieniu prawdopodobnie Gabriel, bo tu widzimy jego imię nawet, które się odbiło, pozostawił taki autograf. Ten napis odkryto w czasie ostatniego remontu wieży w latach 2010-2013 i to jest właśnie taka ciekawostka. Autograf murarza niemieckiego, gdyż wtedy Opole było miastem niemieckim. I możemy nawet tutaj odczytać nie tylko imię, ale też widzimy niemieckie słowo Turm, czyli wieża. Oprócz tego jeszcze jakiś podpis. Tutaj jak gdyby logo firmy, a może nawet odciśnięta dłoń. I nawiązał Pan bardzo dobrze tutaj do młodzieży. Młodzież odkrywa nawet tu taką dzisiejszą emotkę, czy emotikon, jaki się wysyła przez smartfony. Tak, tak. Jak Państwo widzą, historie na wieży mogą łączyć się zarówno średniowiecze, jak i teraźniejszość wieku XXI. Przyglądał się temu wszystkiemu nasz bolkowski książę. Natomiast co na wakacjach ciekawego i ważnego i co jeszcze odkrywać będzie przed turystami wieża podczas tych wakacji, powiemy Państwu już na jej szczycie, patrząc na przepiękny widok Opola. Przyznają Państwo, że warto było przejść te 163 schody, by zobaczyć ten widok z wieży Piastowskiej. Wieży, której historia sięga roku 1300, prawda? Być może nawet tak, wcześniej. Przypuszcza się, że nawet były fundamenty jakiejś wcześniejszej wieży, choć traktuje się rok 1300 jako początek wieży Piastowskiej. Ale o historii dowiedzą się Państwo podczas tej przygody wchodzenia, tak jak my na wieżę. Natomiast chciałem Pana zapytać, mówił Pan o tym napisie tej rzeczy niezwykłej. Tak. Na pewno na wieży jest mnóstwo takich ciekawostek, bo resztę zobaczą sobie Państwo, będąc tutaj podczas wakacji. Ale jest coś takiego szczególnego, co pojawiło się dla turystów, którzy na przykład od kilku lat nie odwiedzali Opola i tej wieży? Oczywiście tak, są pokazy multimedialne, a możemy nawet spotkać samego księcia Bolesława, jeżeli turyści nas tutaj odwiedzą i książę będzie u siebie, nie pojedzie, że tak powiem, na polowanie. Mhm. Oprócz tego średniowieczne ryty z XIV wieku,
multimedia, pokazy multimedialne i sam widok z tarasu Wieży Piastowskiej każdego dnia inny, każdej porze roku zadziwiający nasze oczy. Czy rzeczywiście oręż to jest to, co jest niejednoznacznie związane z wieżą i ten oręż był w historii używany tutaj do obrony miasta, bo te eksponaty właśnie w postaci oręża także tutaj są? Tak, oczywiście wieża była, próbowano wieżę zdobywać, były bitwy o wieżę. Wojska oblegały Wieżę Piastowską, jednak jest to budowla, która im się opierała i oczywiście nikomu się jej nie udało zdobyć. Tak obchodząc tę wieżę, musimy sobie zdawać z tego sprawę też, że to jest zupełnie inny obiekt niż jeszcze 100 czy 200 lat temu, prawda? Bo jednak tak, ta jej renowacja jest... remontowany z udogodnienia, które są teraz na pewno uatrakcyjniają oglądanie widoku z tarasu Wieży Piastowskiej. I sama konstrukcja też jest sama inna, konstrukcja, prawda? Nowa iglica, inna wysokość też troszkę wyższa niż wcześniej. 50 metrów wysokości, niecałe 49,80. Proszę pana, na koniec chciałem zapytać, bo rozpoczynamy właśnie ten wakacyjny cykl przygód z przebojowym Opolem Top 10 i ten numer 1, ta wieża będzie podczas wakacji funkcjonowała, choć oczywiście w tym nadal rygorze związanym z pandemią, ale turyści mają okazję od ratusza w ciągu paru minut dostać się i zobaczyć niezwykłą atrakcję. Jak to w ciągu tego dnia będzie wyglądało? Tak, wieża jest czynna codziennie od godziny 9 do 17, od poniedziałku do piątku i w soboty, niedzielę od 11 do 16, przy czym obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja i zwiedzać Wieżę Piastowską mogą obecnie jedynie 3 osoby z uwagi na obostrzenia. Także zaleca się najlepiej, żeby rezerwować, dokonywać telefonicznej rezerwacji zwiedzania wieży. Tu jest mnóstwo historii w tej wieży, ale ta historia jest przez Państwa jako przewodników przekazywana. Taka wycieczka ile trwa tak naprawdę od dołu tutaj na ten szczyt? Dobre pytanie. Czas zwiedzania Wieży Piastowskiej trwa maksymalnie 40 minut z prezentacjami multimedialnymi. Oczywiście też poszczególne kondygnacje i wychodzimy na taras, co jest oczywiście celem każdej wycieczki, każdej grupy odwiedzającej Wieżę Piastowską. Nie miały dzieci lekcji w szkole tych 45-minutowych, to mają okazję w 45 minut zwiedzić jeden z tych 10 przepięknych zabytków i miejsc, które chcemy Państwu podczas wakacji pokazać. To miejsce numer 1 to Piastowska Wieża, która podczas wakacji będzie służyć i turystom, i mieszkańcom przez lipiec i przez sierpień. Serdecznie zapraszamy, a strażnikowi wieży, panu Erykowi Latale, jednocześnie pracownikowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pięknie dziękuję i zapraszam wszystkich do odwiedzenia Wieży Piastowskiej.